Zjawiskiem, z którym kierujący w warunkach zimowych może się spotkać, to może być uślizg kół podczas skręcania w zakręcie, czy też na skrzyżowaniu, czy w jakichś innych warunkach drogowych. Tutaj rozróżniamy dwa rodzaje uślizgu pojazdu. Poślizg tak zwany nadsterowny oraz poślizg podsterowny. Jeśli chodzi o poślizg nadsterowny, ma on miejsce wtedy, kiedy przyczepność z podłożem, z nawierzchnią traci tylna oś. Mamy wtedy takie wrażenie, jakby tył samochodu zaczynał nas wyprzedzać, auto zaczyna jechać bokiem i większość kierujących w tym momencie ma taki nawyk, że wciska hamulec do oporu. Nie zawsze jest to poprawna reakcja, ponieważ wciśnięcie hamulca do oporu powoduje dodatkowe zblokowanie się kół i jeszcze większy poślizg w większości przypadków. W takiej sytuacji, jeśli czujemy, że wpadamy w poślizg nadsterowny, a więc tył samochodu zaczyna nas wyprzedzać, należy założyć tak zwaną kontrę kierownicą, czyli skręcić kierownicą w tym kierunku, w którym chcemy jechać, a więc w przeciwnym kierunku niż do tej pory skręcaliśmy w kierunku zakrętu. Dodatkowo w samochodach przednionapędowych warto jest dodać odrobinkę gazu. Przednionapędowe samochody mają to do siebie, że po wciśnięciu gazu ta przednia oś zacznie nam wyciągać samochód w kierunku zakrętu, czyli tam, gdzie będziemy chcieli sobie jechać. Większość kierowców doświadczonych z tą pierwszą fazą poślizgu sobie radzi, ponieważ no, nie jest trudną rzeczą wyczuć, że coś się dzieje z samochodem nie tak podczas zakrętu, że zaczyna nas stawiać bokiem i ta pierwsza kontra z reguły jest trafiona. Natomiast później jest potrzeba wykonania tak zwanej przeciwkontry, czyli z powrotem musimy skręcić w przeciwną stronę, a więc w tym kierunku, w którym mieliśmy wcześniej zakręt. W przeciwnym razie, jeśli zbyt późno zrobimy tą tak zwaną drugą przeciwkontrę albo w ogóle jej nie zrobimy, auto zupełnie wyjedzie na przeciwny pas ruchu albo na pobocze, a więc reasumując, przy poślizgu nadsterownym, kiedy tył samochodu nas zaczyna wyprzedzać, musimy skontrować kierownicą w tą stronę, w którą jedziemy, czyli w przeciwnym kierunku niż do tej pory skręcaliśmy i później na chwilę jeszcze raz w kierunku zakrętu. Poślizg podsterowny. Jest to zjawisko, które polega na tym, że przyczepność z nawierzchnią traci przednia oś. Zwłaszcza właśnie występuje on w samochodach przednionapędowych. Ma to miejsce wtedy, kiedy wjeżdżamy ze zbyt dużą prędkością w zakręt, wtedy ze zbyt dużym gazem. Możemy doświadczyć takiego zjawiska, że jedziemy, skręcamy kierownicą, a samochód jedzie na wprost, nic się z nim nie dzieje. Tak jak wcześniej miał zadany tor jazdy, tak kontynuuje swoją jazdę w tym samym kierunku. Jak sobie poradzić z takim poślizgiem? No skoro doprowadziliśmy do tego, że przednia oś jest niesterowna, czyli nie ma przyczepności z podłożem, należy ją przykleić, krótko mówiąc, do tego podłoża. Przede wszystkim odejmujemy pedał gazu i dobrze jest delikatnie z wyczuciem wcisnąć sobie wtedy pedał hamulca, aby przykleić przednią oś do podłoża. Często błędem jest to, że większość kierujących, jeśli samochód im nie chce skręcić, dokręca jeszcze bardziej kierownicę w kierunku tego zakrętu. No skoro wcześniej auto przy delikatnym skręcie nie dało rady, to jeszcze większy obrót kierownicą nic tutaj nie pomoże. Tutaj paradoksalnie, wbrew pozorom, trzeba nieco zluzować skręt, czyli na chwilę wyprostować koła kierownicą i jeszcze raz nadrzucić drugim ruchem kierownicy w kierunku zakrętu. No, poślizg podsterowny jest zdecydowanie przyjemniejszy, łatwiejszy do opanowania niż poślizg nadsterowny. Z tym poślizgiem większość kierujących ma do czynienia w warunkach zimowych i to wcale nie przy dużych prędkościach. Nawet przy 5 km na godzinę, przy manewrowaniu na parkingu, jeśli zbyt dużo wciśniemy pedał gazu, możemy doświadczyć takiego uczucia, że auto nie skręca na w miejsce parkingowe, a wyjeżdża na zewnętrzną. Wtedy odejmujemy gaz, nieco poprawiamy kierownicą i powinno to pomóc. Zdecydowanie trudniejszy do opanowania jest poślizg nadsterowny i żadnemu z kierujących nie życzę tego w warunkach drogowych. Bardzo ciężko opanować wtedy auto.